Trochę bardziej szlak-szlak się zrobił, no ale na razie jest jeszcze kulturalnie. Jeszcze nie czujemy, jakbyśmy mieli zaraz sobie skręcić kostki w tych butach. A poza tym słychać szum i podejrzewam, że to może być wodospad szklarki. No, pewno będzie trzeba zapłacić. Żeby zobaczyć ten wodospad ze bliska, trzeba będzie zapłacić pewno. Zobaczymy, może nie. To szum potoku. No dobra, no. Być może jest to potok zwany szklarką. To się szklarka nazywa? Nie wiem, to jest potok z kamieńczyk. A, to może jest kamieńczyk. Czy to jest kamieńczyk? Ale to jest kamieńczyk też? Nie wiem, trzeba było na mapie sprawdzić. No gdzie? No tu. Nie? Czarny szlak prowadzący do wodospadu Szklarki jest całkiem ładny nawet. Tak koło strumienia. Typowy górski szlak ze strumieniem, ale ładnie, przyjemnie. Las. Ziemia. Korzenie, które chcą cię zamordować na każdym kroku. I woda. Dzieci, które próbują umrzeć. Wchodzę za kamienie na środku strumienia. Chyba właśnie zbliżamy się do wodospadu. Od góry. O, czuć taki chłód trochę, jak w miejscu, gdzie się rozbryzguje zimna woda. Tutaj chyba właśnie jest wodospad, tylko z góry niespecjalnie dużo widać. Tak, dziura warura. Dożyliśmy na to, zobaczmy go w pełnej krasie. The Szklarka Waterfall. Oczywiście współfinansowane przez Unię Europejską. Nie, to jest cały jakiś projekt ochrony ekosystemów w Karkonoszach. Tutaj przybytki komercyjne bezpośrednio pod wodospadem. Zejdziemy teraz tutaj niżej, żeby go zobaczyć. Dużo ludzi. No, dużo ludzi tu jest. Tak, muszą zapalić tutaj. Jeszcze na nas leci. No. Spróbujmy wyciąć z kadru tę nędzę palącą na szlaku. Nagrajmy ładny wodospad. Popatrzmy w jakąś inną stronę. Tutaj strumień płynie dalej, rozsiewa zioła, ma stokrotka rozpapolna, a nad nią szumiał gaz. Czytał Daniel Odlewski. Idę, masz mi kablą na koniec. A usiedliśmy sobie na tym kamieniu, gdzie siedział pan palacz Mac Burakiewicz. Pan palacz Mac Burakiewicz teraz siedzi i teraz nie ma. Może tam siedzi, jest to lepsze miejsce dla niego. To ja rano sobie nie. Teraz mogę bez tych ludzi złapać wodospad. No może tak jak wodospad, no. A całkiem przyjemnie na tym zimnym kamieniu ci siedzi. Taki upalny dzień. Uważaj, bo wilka dostaniesz. O, teraz wilka dostanę od siedzenia na kamieniu. No, właśnie tego. No i teraz idziemy sobie do zakrętu śmierci czarnym szlakiem. Kończy mi się karta, dlatego nagrywam w niskiej rozdzielczości. Znowu kończy mi się karta. Żeby było śmieszniej, tym razem mam 3 razy tyle pojemności ze sobą co poprzednio, ale mimo wszystko się kończy. Jestem bez koszuli i oczywiście w tym momencie zaczynamy wychodzić na wielki, nasłoneczniony kawałek terenu. Na pewno spłonę jak tam wyjdę, no ale trudno. A to jest zakręt śmierci. Dookoła takiej skały. Zawraca się o 180 stopni. Tutaj praktycznie przepaść, chociaż jest murek. I bardzo ładny widok tam w oddali, chociaż chyba tego bardzo nie będziecie widzieć. O, tak wygląda zakręt śmierci. I roboty drogowe na zakręcie śmierci. O. No i na tym nam się skończyły karty pamięci, zawsze je bierzemy, teraz mieliśmy nawet więcej niż ostatnio i tak się skończyły nasze karty pamięci, więc dogramy tutaj jakby taki suplement, w którym pokażemy tylko zdjęcia
Ale tak naprawdę wszystko, co zobaczyliśmy, oglądaliśmy w Szklarskiej Porębie, obejrzeliśmy, znaczy było na filmiku. Tak, tak właśnie. No i wszystko, co było później, bo jeszcze byliśmy 2 dni w Szklarskiej i potem zwiedzaliśmy... Karpacz. I ten. I... Nie, Karpacza nie zwiedzaliśmy, byliśmy Karpacza na Śnieżce. No, Karpacza nie zwiedzaliśmy, tylko weszliśmy na Śnieżkę. Znaczy pojechaliśmy do Karpacza zwiedzić ten. Ale może po kolei. Z Zakrętu Śmierci, potem już tylko właściwie zeszliśmy do miasta. Tutaj patrzymy sobie na zdjęcia, mówiąc o tym. Żeby wspomóc pamięć. Tak, i też wam pokażemy niektóre z nich. Panorama rzeczywiście była ładna, niesamowita właściwie, można by rzec. Z tego Zakrętu Śmierci. Chociaż następnego dnia potem jak jechaliśmy, dwa dni później jak jechaliśmy do Drezna, też jechaliśmy tamtędy autokarem, lało i nie było widać nic. Więc... Także fajnie, że byliśmy tam w czasie ładnej pogody. Tak. Więc tak, Zakręt Śmierci nawet ma swój stempelek. No i potem wróciliśmy do miasta i poszliśmy. Wcześniej niż dzień wcześniej. Tak, bo jednak ten trzeci dzień był, trasa była krótsza. Faktycznie. To była trasa wokół Szklarskiej. Tak, no i zjedliśmy na obiad naleśniki. Jakbyś tak mieliśmy ochotę. Jakby to kogoś interesowało. Właśnie. Następnego dnia rano wstaliśmy wcześniej. Bo, rano? Nie tak, pamiętam o której, ale wcześniej dosyć. Bo do Karpacza jedzie tylko jeden autobus nie, jedzie. Nie, wcześniej wstaliśmy, bo on był chyba o 9 ze Szklarskiej. Jakoś tak koło 9. Jechało się godzinę. Byliśmy o 10 w Karpaczu. Tak, bo jedzie tylko jeden rano i potem jeden wieczorem jedzie do Karpacza i z Karpacza jest tak samo, że jeden do Szklarskiej jedzie rano i jeden wieczorem. Więc właściwie jak się chce pojechać na przykład ze Szklarskiej do Karpacza, to trzeba rano wstać, wsiąść, pojechać. Tam jest parę godzin akurat, żeby wejść na Śnieżkę i 8. Potem... Jest 8 godzin, co wcale się okazuje, że nie jest jakimś bardzo dużym nadmiarem, bo jak się tak, nie idzie. Wydaje się, szybko... że to jest właściwie obliczone na wejście na Śnieżkę i zejście. Tak, bo teoretycznie na szlakach czasy pokazują, że tam się powinno w 4 godziny chyba obrócić, ale to jest fikcja. Tak, z przystanku jest napisane, że chyba 2,5 godziny, albo nawet 2,15 jest 2,15. Z przystanku na Śnieżkę. Ale nam to. Po czym podchodzi się do wejścia do Parku Karkonoskiego i tam jest 2,5 godziny na wejście na Śnieżkę. Tak, kłamie. Miałem te wszystkie. Nam to zajęło 4 godziny. Nam to będzie zajęło 4, bo mieliśmy postoje i tak dalej. No w każdym razie Śnieżka wygląda, jak widzicie, to jest, tam jest takie schronisko jakieś, znaczy nie, tam jest jakieś obserwatorium. Tam tak, nie jest, ma schroniska. Tam właśnie nie ma schroniska. Jest Dom jakieś... Śląski po drodze, ale to jest jeszcze chyba 40 minut przed tak, Śnieżką. Tak, pokażemy wam też Dom Śląski, który wygląda jakoś tam tak. I tak, ale generalnie jak się tam idzie, no to najpierw trzeba wejść, albo można wjechać na kopę wyciągiem, więc generalnie... To jest kopa czy wielka kopa? Nie, to jest kopa. To jest po prostu kopa, tak. I to jest taki niższy szczyt pod Szenicą i tam się wjeżdża... Śnieżką. Pod Śnieżką. I tam się wjeżdża właśnie wyciągiem. I się czeka w bardzo długiej kolejce. Ale można tam wejść pieszo, my weszliśmy pieszo, za dużo ludzi nie było na tej drodze pieszo. Więc nie czekaliśmy w kolejce do wejścia na szlak. Ale szliśmy długo. No i potem doszliśmy właśnie... Tak, i potem jak już się tam wejdzie na górę, to oczywiście się okazuje, że tam ludzie też muszą palić i wpierdzielać kiełbaski i w ogóle są grille. Tacy są zmęczeni, więc tak, wjeżdżają na górę, schodzą i o, jak jestem zmęczony! I od razu faja. Pierwsze co? I piwo. Tak, i tam nie ma w ogóle za bardzo cienia. A w cieniu stoją palacze. W cieniu stoją palacze, tak. Jedyny cień, który tam występuje w małych ilościach, to są... A było upalnie bardzo tego było dnia. Było bardzo. A tam już jest dosyć wysoko. No. W sumie chyba. Dobra, ale nie mamy zdjęć, tak to nie mówmy o tym tyle. Potem był Dom Śląski, tam się idzie górą i tam już jest dużo ludzi, bo wjeżdżają na górę tym wyciągiem i potem jest dużo ludzi po drodze, no i tam się wchodzi na tę Śnieżkę. Tam jeden szlak był zamknięty, więc trzeba było takim szlakiem iść, który właściwie dookoła opasa ten szczyt. Też ładnie, no bo jakby też ładne są widoki z niego, się rozpościerają. Tak, z tym, że no jest tam na czeską stronę też są ładne widoki, jak się patrzy. No tam są wszędzie ładne widoki. Tak, no Śnieżka jest na granicy polsko-czeskiej. Właściwie jest opisana po czesku nawet, jak się tam wejdzie na górę. Właśnie. I jak się tam wejdzie na górę, jest tam tłum ludzi, po prostu dzikie tłumy. I jeszcze mniej cienia. Fakt, że byliśmy tam w sobotę, więc to też jakby sprawiło... W piękną pogodę, więc to prawdopodobnie też sprawiło, że tych ludzi było tam więcej. Ale no dzikie bandy po prostu. Tak. Tak, dzikie bandy Polaków, Czechów. Jak widać, leciałem w długim rękawie znowu, bo cały czas byłem poparzony, więc trzeba się było chronić. Tam jest jakaś kapliczka do zobaczenia, też można sobie do niej wejść, chociaż nie za daleko. Bo
właściwie do przedsionka tylko, jest tam jakiś, ale właśnie nie ma schroniska jako takiego, jest jakiś tam, że coś można zjeść, ale to... No, jakaś restauracja. Jakaś restauracja taka dziwna stoi na jakichś takich jakby na palach, nie wiem, być może ma wystawać ze śniegu w momencie, kiedy śnieg leży, tam podobno tam... też latem pada śnieg normalnie, jak jest ciepło, tylko że widocznie... Nie aż tak ciepło. No, znaczy tam chyba w ogóle ile tam, to było napisane, że tam 8 miesięcy w roku leży śnieg, czy coś takiego, już nie pamiętam w tej chwili, ale... Śnieżka ma 1602 metry nad poziomem morza, no to jest już jakaś tam wysokość, powiedzmy. No, więc jest tam wysoko. No i weszliśmy sobie na tę Śnieżkę i potem z niej schodziliśmy troszkę inną drogą. A to do Domu Śląskiego tą samą potem? Tak, a potem jest, taka dosyć mocno, ostro schodząca w dół trasa chyba czerwonym szlakiem, jeżeli dobrze pamiętam. Pamiętam już, jaki to był szlak, ale było bardzo, bardzo sympatyczna ścieżka, tylko ludzie, którzy z nami schodzili już tak mniej. Jak się schodzi po czymś, co jest dosyć strome, tutaj jeszcze na tych zdjęciach widzę, że nie ma tych najbardziej stromych fragmentów, bo tam nie robiłem raczej zdjęć na tych najbardziej stromych. Trzeba się było skupić na schodzeniu. Tak, jak nagle słyszysz, że nad tobą, gdzie może spaść ci teraz na plecy, idą kolesie, którzy brzmią mniej więcej tak i biegną, tupocząc, to trochę jest mało przyjemne. Masz wrażenie, że zaraz spadną ci na plecy. Tak. No ale cóż. I ten, no, właściwie zeszliśmy, to długo trwało dosyć i wróciliśmy potem do Szklarskiej. Następnego dnia mieliśmy wykupioną wycieczkę do Drezna, taką jednodniową, bo tam można wykupić. Już mieliśmy dosyć łażenia po górach, zresztą właściwie nam się skończyły okoliczne najbliższe szczyty, więc... Za 90 zł od osoby. Za 9 tych od osoby plus ileś tam trzeba jeszcze euro między sobą. 10 euro na wejście do muzeum. Za 10 euro na wejście do muzeum. No i coś tam do jedzenia. Niestety okazuje się, że jedzenie tam nie jest specjalnie tanie, bo za jakiś taki obiad dla dwóch osób ile zapłaciliśmy? Tam za 30 euro prawie. Niecałe 30 euro. Tak. To jest dużo. Sporo. 26. Sporo tak naprawdę. Może dla nas to jest sporo. Może tak, no tam pewno są turyści, wiesz, niemieccy i tak dalej. Generalnie Drezno jest niemieckim miastem, które jest barokowym miastem, takie ale oni mówią. Ale przeszło na loty dywanowe. Tak, dywanowe w czasie II wojny światowej. Jak szła pod koniec. Więc właściwie zostało praktycznie zniszczone. To jest takie jedno wielkie oszustwo, bo stare miasto jest tam młodsze niż nowe miasto. Ono jest odbudowane i te wszystkie budynki tam są odbudowane praktycznie. To jest takie oszustwo trochę jak starówka w Warszawie, że no, tak, niestety tak. Że niestety to jest niby starówka, ale nowówka. No ale, ładnie to wygląda. No jest tam ładnie, aczkolwiek na przykład byliśmy rok wcześniej, nie, dwa lata wcześniej byliśmy w Pradze i tam było ładniej. No tak, tak. W zasadzie, no ale tam tak, zwiedziliśmy sobie to muzeum trochę, chociaż było za mało czasu. I jak ono się nazywało? O, ja nie pamiętam, jak się teraz nazywało, wiesz, to jest... Ale na Z. To Zwinger? Nie, Zwinger, tak. Ale to była nazwa muzeum? Zwinger? Znaczy, to było miejsce. To całe miejsce się nazywało Zwinger. No w każdym razie tak. Były tam, tam było muzeum, tam były jakieś obrazy, była historia nauki, jakieś takie były tam stare techniczne, zegary. Takie techniczne muzeum. Tak. Techniczne muzeum. Jakieś tam stare zegary były, stare jakiś pierwszy kalkulator. Tak, tam nawet tak. Taki był fajny ekranik, że można było się nim pobawić. Ale nie mam oczywiście zdjęć, mamy tylko zdjęć tam... I muzeum porcelana. Tak, ale na porcelan już nie zdążyliśmy. Było za mało czasu. Tak, mieliśmy tylko 2 godziny wolnego czasu tam. I półtorej godziny nam prawie zeszło na oglądaniu tych obrazów, a potem już jak poszliśmy do tej myśli technicznej, muzeum czy jakkolwiek tam, to już tak naprawdę biegiem lecieliśmy przez to. Na porcelan już w ogóle nie zdążyliśmy. Tak, tam też się przechadzali tacy ubrani w stroje z epoki. A było bardzo gorąco. Bardzo było gorąco. Słońce świeciło, a tam nie było cienia. No i potem się jeszcze przeszliśmy po Starym Mieście. Czy też po Nowym Mieście. Czy też po Nowym, znaczy Staronowym Mieście. Już sama nie wiem. Tam obejrzeliśmy dachy zbudowane przez NASA. Właśnie, w jednym pałacu jest, znaczy według technologii NASA, że tak. Tam nie wpuszcza deszczu, wpuszcza powietrze. Więc tak, mamy pałac, który ma dach. Bo tam jest wszystko, no nie wiem czy wszystko, ale większość budynków z piaskowca. Tak, i to się bardzo niszczy, podobno na przykład tutaj widać, że to się im niszczyło, dlatego zrobili ten dach taki dziwny. No i tam kawałek się przeszliśmy, ale właśnie to też widać, no to właśnie taka mozaika była, która była, podobno się zachowała. Ona faktycznie się zachowała i to jest faktycznie stare. Nie jest odbudowane, odtworzone. Ale na przykład był tam taki kościół, to nie jest ten kościół. Mimów też fotografowaliśmy, jak mieli przerwę właśnie i sobie popijali jakąś wodę. Już mim też człowiek. Mim też człowiek. To już nawet nie pamiętam, co było, te kolumny. A i tu na przykład był taki kościół, który bodajże dopiero skończyli odbudowywać w latach 90., bo oni go zostawili dzwonnicę taką na rozwaloną jako, nie wiem, tam jakiś symbol. Ona leżała w ogóle na bruku. Ta dzwonnica to był jakiś taki symbol protestu przeciwko wojnie i chyba, nie wiem, jakimś tam ogólnemu złu. Tak. Ale w końcu stwierdzili, że nie chcą mieć takiej ruiny i odbudowali tę dzwonnicę, ale co najlepiej widać,
Po lewej stronie jest fragment taki jakby ciemny tego budynku i to jest jedyne, co po nim zostało, bo to jest stary piaskowiec, który zciemniał. Cała reszta to jest potem świeżo można... odbudowane. Znaczy widać jeszcze takie pojedyncze fragmenty ciemne na ścianie, że to chyba był wykorzystany ten budulec stary. Potem można poznać, czy jest faktycznie stary, czy nie. Tak. Stary piaskowiec jest ciemny, młody piaskowiec jest jasny. Więc widać, jak wiele z tego kościoła jest tak naprawdę zostało po tych bombardowaniach. Tam są wszędzie pod tym starym miastem podobno parkingi podziemne. I na przykład jakiś tam jest jeden plac, który rozsunęli szerzej, bo stwierdzili, że chcą mieć więcej miejsca, więc po prostu przestawili kamienicę, znaczy postawili inaczej niż stały. To jest takie trochę naciągane, że to jest barokowe stare miasto do zwiedzania, tak? Bo tak naprawdę i to... mają brzydką filharmonię. No, filharmonia jest wyjątkowo... A mówią, że łódzka filharmonia jest brzydka. Nieprawda. No, ta filharmonia wygląda po prostu jak... Źle wygląda. Wygląda jak dom handlowy z PRL-u, no. Ta mozaika też wygląda, jakby była z PRL-u. Być może. Taka, znaczy, nie było tam u nich PRL-u. Ale kobiety na traktory. Trochę tak. Taki klimat. Generalnie no, spacer, trochę czasu wolnego, też tam z półtorej godziny chyba, żeby sobie albo pochodzić, albo zjeść obiad. My wybraliśmy drugą opcję. Tak. I potem... Menel pod filharmonią śpiący. Też był. I co? Potem byliśmy jeszcze na tarasach Europy, tak zwanych. Tarasy Brula to się nazywało? Może w ogóle nie pamiętam, że to się tak nazywało. Ale... Nad Łabą. Tak, nad Łabą można się było przejść. Tam kawałek spacerowaliśmy. No i właściwie wsiedliśmy do autokaru i wróciliśmy do Szklarskiej. No. Znaczy, 3 godziny mniej więcej. Ze Szklarskiej jedzie. Ciekawe, ze Szklarskiej do Drezna jechaliśmy przez... Do Zgorzelca w ogóle najpierw jechaliśmy przez Czechy. Tak. Czyli do przejścia granicznego. Więc w ogóle jechaliśmy z Polski przez Czechy do Niemiec, znaczy jechaliśmy przez Czechy, potem wróciliśmy do Polski i do Niemiec. Tak śmiesznie. No, strefa Schengen, więc można dowolnie jeździć. Nie ma już tego problemu, że trzeba... Tak to na pewno tam wcześniej objeżdżali. No, prawdopodobnie. No i na tym się zasadniczo nasza wycieczka do Szklarskiej skończyła, bo z Drezna wróciliśmy, następnego dnia już wracaliśmy do Łodzi. I tak. Zgadza się. Więc to cała opowieść, to nie wiem, no to końcowy pokaz slajdów może nie jest tak interesujący jak filmiki, ale niestety na zdjęcia jeszcze, ponad setkę zdjęć jeszcze było miejsce na karcie, ale to by tak naprawdę było parę sekund tylko filmiku, może minuta albo ileś, więc już nie było sensu nagrywać filmiku, lepiej było zrobić zdjęcia po prostu, no. Bo tak to byśmy już nawet zdjęć nie mieli. No i tyle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, chociaż przedługie. I no, na razie. Na razie.